Nie, niemożliwe. Nasze miasto ogrodów, czyli miasto szczęścia, które tutaj sobie prowadzimy. No i dzisiaj, tak, w ostatnim odcinku sobie przeprowadziliśmy tutaj dosyć niezły rozwój właśnie tutaj bambajów w tymże rejonie. I jak widzimy, całkiem nieźle tutaj ludzie z nich korzystają. No, ten pociąg, ten bambaj się prawie całkowicie zapełnił, ale ogólnie tutaj całkiem dużo ludzi korzysta, więc jest bardzo dobrze. I dzisiaj byśmy dalej pocisnęli z popytami i z różnymi rzeczami, które najbardziej tutaj cisną w naszym mieście aktualnie, czyli tutaj bym po prostu zazielenił, tutaj w sensie, tutaj byśmy zrobili naszą strefę handlu, którą tutaj byśmy trochę zaokrąglili i tu by się dalej ona robiła. W ogóle to jest taka ciekawa fałda, nie wiem czy ja w końcu robiłem, czy to było już zmienione. Tu przyciągnąłem trochę bambaj dalej, o, teraz on tutaj dojeżdża, żeby trochę to lepiej tutaj funkcjonowało, a tutaj jest taka droga, ale to wydaje mi się, że już było. Tak, dalej tutaj pływają promy, o, dokładnie. I nie wiem właściwie jak z nich korzystają, nie patrzyłem, tu jest 14, o tu jest 15 osób, tu jest nawet 10, a tu jest 18, no to widać, że są potrzebne, to bardzo dobrze, się cieszę z tego akurat. Tak, może industrii byśmy dzisiaj zbyt dużo nie dobili, bo jednak to jest takie, no takie miasteczko, głównie miało być miasto szczęścia. Właśnie, a propos, jak my tutaj idziemy, mamy 85 tysięcy, 85% zadowolenia, dobrze, 10 parków, 4000 produkcji ekologicznej i jeszcze trochę nam ludzi brakuje. Ale najbardziej nam będzie brakować oczywiście ekologii, więc od tego sobie zaczniemy. A, puścimy tu sobie parę takich dróg, które będą tutaj się majtać z jednej na drugą stronę. I one tutaj będą jakoś, o, ciągnąć się. Tutaj nawet bym wpuścił, o, w dół. Będzie taki fajna droga. I tutaj będzie sobie na razie gdzieś tutaj, znaczy na razie tutaj, o, no nawet może dojechać do tego miejsca, jeśli tutaj będą mogli po prostu poprzesiadać jakby coś. No a dalej, tutaj jest takie idealne miejsce na, o, coś takiego i tutaj, i tu przejść dotąd. Tu dzięki temu po pierwsze wywalimy sobie światło, a po drugie będą mogli jakby coś zrobić tam przystanek. Natomiast stąd, czekaj, no powiedzmy, że gdzieś dotąd. Tutaj, tu z takim zakrętem, tutaj i tu dotąd będzie dochodzić jeszcze jedno tego. Taka bardzo, bardzo odjechana, ale o to tu przecież chodzi w City Skylines. Bo co innego. No ma, tu sobie damy przystanek i tu też również sobie damy przystanek. Teraz tutaj będzie już po dobrej stronie, czyli tak i tak i tutaj się coś... Coś tu się bambaj zepsuł, ale to pewnie dlatego, że aktualnie mu tu zmieniałem, kiedy on tutaj będzie jechał i trochę mógł być zdziwiony, co się tu właściwie w tym momencie stało. I pewnie o to mu chodzi. Raczej na pewno. No ma, no to teraz dajmy, w sensie dajmy, żeby się wszędzie budował zwykły handel. I tak, czemu robimy mały handel, a nie duży? Ponieważ duży jest fajny, duży daje forsy, natomiast on zajmuje mniej kratek powierzchni, a my potrzebujemy tutaj dużo kratek zabudowania, a mały handel będzie lepiej tutaj, będzie musiał się go więcej budować, żeby takie same zaspokoić potrzeby według mnie. Więc dlatego w ten sposób tego problemu podejdziemy. I tak, mamy coś takiego jak pole golfowe. I ja tutaj widzę, o właśnie, w tymże miejscu idealne miejscówkę na takie coś. Tylko jest problem, ta szkoła. Chyba wszyscy z was się ze mną zgodzicie, że tą szkołę trzeba po prostu... Zresztą, nie tylko tą szkołę pewnie, jak się domyślam, jakbym to podał pewnie komentarze od was, to nie tylko tą szkołę, ale... Ale trzeba wyburzyć. Ojojoj. A widzę nasz. Ledwo co zaczynasz, tak. To jest w ogóle pierwszy odcinek. Nie. Nie no. Chciałem powiedzieć pierwszy odcinek, który nagrywam po wakacjach, ale. Ale nie, nagrywałem już na jakiś odcinek już po wakacjach po prostu. I to jest to możliwe, że trochę nie pamiętam, bym powiedział. Bo jednak mimo wszystko, ostatnio jak może zauważyliście, odcinki się pojawiają strasznie często, na tyle często, że
aż się sam pogubiłem, kiedy ostatnio był odcinek. Jest co drugi dzień i to jeszcze ja zbytnio nie mam. W sensie, jest stara stadia niedługo wróci, a więc znasz poza prawem, nawet Lilo. Próbuję intro zmontować od paru dni, więc standardowo ja, próbuję zmontować. Ale spokojnie, spokojnie, naprawdę się niedługo pojawi. I tak, w ogóle jak jest z pocztą? Teraz tak sobie pomyślałem, że... No, tam jest całkiem nieźle. Tylko tak, trzeba zrobić właśnie zwykły przemysł. I tym byśmy się teraz zajęli. Ludzie, ci frajerki trochę mają z tym problema. No, i gdzie byśmy mogli zrobić przemysł? No, może gdzieś daleko. I tam, gdzie on nam nie będzie przeszkadzać. Ale oczywiście tego nie zrobimy normalnie, jak normalni ludzie. Tylko trzeba to zrobić w mój specyficzny sposób. Czytaj, trzeba im tam zrobić jakiś dojazd. A nie ma nic lepszego od wielkich węzłów drogowych, które po prostu będą idealne do tego typu celów, więc sobie postawmy taki węzeł. Mam nadzieję, że ładnie się pasuje. Dobra. Na razie to usuńmy. Wszystko. No, okej, jest nawet doskonale ustawione, świetnie. Okej, dobra i teraz... Okej, trzeba przestawić trochę tę notagę. Będzie trzeba niestety ją trochę naprostować, ale poza tym z tego co widzę jest ogólnie całkiem ładnie prosto wchodzi. Tak? Rozumiemy się, rozumiemy się. Świetnie. No ma, to tak, tutaj są cztery pasy, to te cztery pasy sobie tutaj zostawił. Tak samo stąd tu byłyby cztery pasy, czyli tutaj ulepsz. To wywal. I stąd... Czekaj, dobra. Dobra, tutaj ładnie dojeżdżasz. Nie. Broń Boże. Powiedzmy, że dotąd dojedziesz. Okej, okay, i tu widzę, że jest całkiem fajnie zrobione. Albo chciałem powiedzieć, że sobie widzę, to nie. Czekaj, jeżeli dobrze rozumiem, jeżeli dobrze nie mam, to jeżeli zrobię to tak, i teraz puszczę jeszcze raz tą drogę, to nie przejedzie. Dlaczego? Like really, dlaczego? Dobra, nie będziemy dzisiaj poruszać dużych węzłów, tak? Żeby nie było. To jest odcinek nie z tej serii. Właśnie, może zrobimy taką jakąś serię, gdzie zajmujemy się głównie komunikacją i węzłami drogowymi. To byłoby w sumie dosyć ciekawe. Biorąc pod uwagę moją fantazję do tego typu rzeczy, więc... Jak chcecie, napiszcie w komentarzach. Natomiast... Ja zrobię taki to po prostu ładny rozjazd. I ja nie będę tam zjeżdżać sobie w dół. A później sobie, o, właśnie, zrobimy, żeby właściwie nie było widać, co tu się odpierdoliło. No ma, to całkiem ładnie tutaj dojeżdża. Teraz jedyne, co jeszcze tutaj trzeba zrobić, to tak, dociągnąć to. No to mniej więcej, jak do tym dojedzie, to będzie idealnie. I cztery pasy, które tutaj będą wjeżdżać. Dobra. Tak, widzę, że to tak nie wejdzie ładnie. Okej, okay, dobra, świetnie. Tu doszło. Tutaj sobie dajmy na wycisz mnie. I tutaj tak samo damy sobie kawałek wyciszenia. Oczywiście gutu nie będzie jakoś strasznie dużo, bo to jest dopiero początek. Ale ogólnie coś tam po prostu się przydało. No, to teoretycznie mamy wszystko podłączone. Poza bardzo chciał przywrócić tutaj, bo jednak mimo wszystko pieszych lubimy, bo to jednak nasi mieszkańcy. Bo to jednak nasi mieszkańcy, ja widzę, zobacz. Jakoś heredo jesteś teraz. Rowerzysta się dodał. Bo to jednak są piesi. Znaczy, ogólnie to z nowej serii, tej poza prawem, to właściwie tutaj tam cały czas jestem pieszym. Na hulajnoga to jest osoba piesza. Nie wiem, czy wiecie. A ona się kiedyś pojawi, tak? Spokojnie. Naciskam na to kiedyś, ale pojawi się ta seria. Jak jeszcze, bo ona jest nagrana, tylko... No, tylko jak zawsze. Trzeba by ją zmontować. A z tym, jak widzicie, na moim kanale są lekkie problemy. I tak, tutaj zapomniałem. Tu była ta droga i ona chyba zniknęła. W niewyjaśnionych okolicznościach, bym jeszcze powiedział. Nie wiadomo jak, nie wiadomo kiedy, ale nie ma jej. Dobra. Okej. Trochę ją spłaszczyliśmy, ale koniec końców jest. No. Sądzę, że nie powinni aż tak bardzo modlić ludzie.
Natomiast jeśli coś jest ważne, to nasz przemysł. Nie ma jakiegoś specjalnego przepisu, żeby nam przemysł tutaj chciał budować. Ale sobie tak pomyślałem, czy... Czekaj, bo ja widzę, jest gdzieś tam daleko. O, jest. Mamy statki. No ja wiem, że to nie ta seria, ale... Czekaj, co? Gdzieś tu bym proponował postawić przemysł. A statki to będą z innego powodu. I tak, ponieważ jak widzimy... Ja nie chcę tu naprawdę nic mówić, ale... Ale my tu sobie zrobimy dojazd taki drogowy trochę może. Bo nie wiem, czy aż taki duży przyjdzie tutaj robić przemysł, no niekoniecznie. Właśnie mi się wydaje, że niekoniecznie. Natomiast pytanie jest jedno. Czy jeżeli sobie zrobimy kanał... No dajmy sobie na to, żebyśmy tutaj postawili. Oczywiście, że go tu nie będzie, ale... Nie da się postawić w kanale. No szkoda, to trzeba byłoby wywiercić tę normalną dziurę. Nie, to dziura mnie nie interesuje. Mimo wszystko dziura mnie nie interesuje. Tak, tutaj ci ludzie się... Okej, coś jest z prądem, dobra. To jest pewne, to jest potwierdzone info. Prądu nie ma. No dziwne, a mamy takie wielkie dwie elektrownie tutaj na samej górze. I one nie wyrabiają w naszym mieście? No najwyraźniej nie wyrabiają. W ogóle jak jest z zarobkami? Właśnie, skoro są tak dobre zarobki, to nie wiem jak wy, ale ja sądzę, że tutaj i tutaj również możemy trochę zejść z podatków. Bo tu po prostu to miasto całkiem nieźle zarabia na siebie. Dobra, no to skoro to już zrobiliśmy, co się zarabiamy, to tu sobie zrobimy, prostą. O, właśnie, coś takiego ładnego. I tu sobie postawimy na razie nasz jeden port. Dobra, jeden to tak biednie wygląda trochę. Nie, to nie ma oczywiście nic wspólnego z tym. Myślę, że tutaj będzie teraz się coś wielkiego działo, spokojnie, znowu. Dobra, mamy dwa porty. Teraz tak. Przemysł będzie po środku. W sensie nie będzie w tym miejscu, gdzie teraz zacznę budować. Ale to akurat zaraz zobaczycie. Dobra, to tak. Tam dalej będzie jechać autostrada dwupasmowa. To tu dajemy sobie kawałek czwórki. Tak, co nie? Chociaż nie, to właściwie skoro tam ma być dwupasmowa, to tu sobie dajemy kawałek trójki. Dobra, to powiedzmy, że trójką sobie dojedziemy gdzieś dotąd. Dobra, daj drugą część i w ogóle dorzuć to. Świetnie. Okej, świetnie i stąd daj... Wyłącz na razie linię pomocnicze, bo akurat aktualnie te nam zbyt nie pomogą. Dobra, teraz włącz. Siup. Nie. No, właściwie w sumie. W sumie mogą... Nie, dobrze wygląda. O co chodzi? Powiedzmy, że tutaj jedziesz dotąd i tutaj będziesz po prostu wykręcić musisz. Okej, dobra. Natomiast stąd to oczywiście wszyscy wiemy jak to będzie wyglądać, tak? Tutaj się to trochę rozkręci. Tu się rozkręci i pteska. A mianowicie po pierwsze jest bardzo ciemno. Co jest akurat na minus tego co teraz, nie? Tak, chciałem strzec. Robi się już jest. Tak, dzięki temu, że to jest coś takiego postawimy to. To możemy sobie postawić jeszcze dwa budynki dzięki temu. Dobra, może na razie nie. Mimo wszystko może na razie nie aż tak dużo na raz. Dobra, to sobie przejedzie dołem. To powiedzmy, że gdzieś jakoś tak. Tak i... Poczekaj, gdzieś tutaj się tam podłączy. Czekaj. Tu. Okej, i tutaj dojedziesz. Dobra, całkiem nieźle. Tak samo będzie stąd. Mianowicie stąd będzie... O właśnie, to jest gdzieś dotąd i tutaj będzie ładny wykręt. Natomiast stąd tu akurat będzie jedyna droga, która będzie robiona od tej strony. Z przyczyn oczywistych rzeczy. Dobra. Okej, z tego co widzę już jest tu.
ale po prostu zacząłem tutaj kombinować cokolwiek. Dobra, i tu, i stąd. Czekaj, nie. Powiedzmy, że tak, powiedzmy, że tak. Dobra. I powiedzmy, że to mamy już podłączone. Dobra, to teraz tak, oczywiście jakieś zasilanie. No to chyba nie ma lepszego pomysłu jak coś takiego. Akurat to poszło, nawet bym powiedział, zbyt szybko. Dobra, to mamy postawione. To teraz dajemy sobie trochę przemysłu. Czemu przemysł będzie gdzieś tutaj? Ponieważ mamy tutaj piękną linię bambajową, która będzie mogła się z tym podłączyć. Właściwie to ta linia bambajowa jest tutaj bardzo ładnie, ona idzie sobie. Czy to nie wiem, czy jest sens... A tą linię bambajową może sobie zostawimy, w sensie... Nie wiem dokładnie, gdzie nasz przemysł zrobić. Może gdzieś byłby najlepiej, gdzieś po tej stronie. Po prostu linia meta by tu wyjeżdżała. A komunikacja, na tym się jeszcze zastanowimy. O, akurat coś tam się chce budować. Gdzieś pewnie nasze biura gdzieś jeszcze się mogą pobudować, więc one całkowicie teraz zużyją to. Ale niemniej możemy zacząć budować coś. I to będzie tradycyjne, całkowicie tradycyjne plastry industries, w sensie przemysłu zwykłego. Taki jest mój plan. Czyli całkowicie nie chcę tutaj nic sensownego robić. Dobra. Ale najpierw zróbmy sobie jakiś taki mały plaster tego. Mały jak mały. A, no to tam taki nie do końca mały, ale żeby to już jakoś tam funkcjonowało. Cyk, cyk. I cyk, dobra. No. Powiedziałbym, że nawet całkiem nieźle jak na początek. Teraz tylko musimy jeszcze wymyślić jakąś drogę główną. No to sądzę, że wszyscy się zgodzimy z tym, iż najlepsze będzie puszczenie sobie autostrady tutaj obok tego wszystkiego. O. Znaczy, nawet ona nie musi być dokładnie wyciszona, bo to jest jednak przemysł. I z tej autostrady będzie po prostu tutaj gdzieś droga ciągnąć się i będzie się z tym łączyć wszystkim. Dobra. To powiedzmy, że gdzieś dotąd. O, tu będzie. Raz, dwa, trzy. Przejedziesz sobie nad tym wszystkim, przejedziesz sobie. Ja mówię, że przejedziesz, to przejedziesz. I tu będzie sporo powoli zjeżdżać w dół. Cyk, cyk. I powiedzmy, że dotąd dojedziesz. I tutaj po prostu sobie ciach. Ciach. No i tutaj właśnie w tym miejscu będzie się kończyć nasza ta podwójna autostrada. Okej, dobra. Tak, dlatego tutaj się po prostu będzie powiększyć ta autostrada. No, to tu mamy teoretycznie już połączenie. W sensie teoretycznie... A nie, jeszcze nie podłączyliśmy tej autostrady z tą częścią. No, to zaraz ją podłączymy i będą mogli się już budować. No i tutaj, tu na razie będzie wjazd na tą autostradę, tą naszą, z tej dzielnicy, będzie dosyć prosta. Czytaj. Cyk. I ewentualnie. No, dobra, tu sobie zróbmy może wjazd na to. Czytaj, o, coś takiego. O, to będzie nawet całkiem nieźle wyglądać. Natomiast tu byśmy sobie zrobili może zjazd. No. W sumie nie byłoby rzeczy takie to złe. No okej, dobra, to mamy teoretycznie postawione i możemy to zasilić przemysłem. Więc proszę bardzo, zasilamy przemysłem. Oczywiście jakieś wszystkie usługi zaraz im tutaj wmontujemy, ale najpierw dajemy im pełne miejsce pole do podpisu, żeby już się budowali, bo wiecie, to jest najważniejsze. Oczywiście tu będzie jeszcze jedna autostrada, której jeszcze nie wybudowaliśmy, tak? Tylko chwilowo chcę po prostu, żeby cokolwiek tutaj się zaczął budować. A jak mają jakiekolwiek podłączenie, to już nie się będą budować. Dobra, wodę podłączmy do końca. Czytaj stąd, czekaj, ta ruda powinna iść tu i tu się może podłączyć. Dobra, prąd. No dobra, tak. To jest jedyna rzecz, której aktualnie tutaj nie będziecie mieli, więc muszę ją dociągnąć tutaj do was. No ale już mnie macie.
Komunikacja, no metro. Jedna stacja metra na razie was powinna całkowicie zadowolić. Tak, bo tutaj ta jedna linia sobie jedzie tak tu. Natomiast ta stąd sobie pyknie. No właściwie można by nawet zrzec, że tak możemy zrobić. Żeby na aż dwie stacje metra, ale tak ładnie to złożę. Ja to lubię takie rzeczy. Tak, chyba jak zmieniliśmy trochę podatki, to się ludzie zaczęli będzie chcieli budować. A to, że jesteśmy na lekkim minusie, to akurat dużo nie zmieni, bo i tak mamy dosyć duży plus w ciągu dnia. Czy mi się wydaje? Nie, niemożliwe. Czekaj. Czy mi się dobrze wydaje, że ten pociąg widzimy teraz na tyle. On faktycznie się składa z sześciu części? A, tego się nie spodziewałem. W ogóle jak tam się miewa sobie ta linia? No, całkiem nieźle. Nie ma tematu. Jak miewa się ta linia? Tutaj to jest tak w ogóle hania-wania. Natomiast ta linia to miewa sobie nawet bym powiedział za dobrze. Ale ogólnie nie ma miejsc, gdzie czeka po 100 pasażerów i pociągi są zbyt pełne. Więc bardzo dobrze. To tak, tutaj się zaczęli nają powoli budować. Teraz tak, musimy zrobić oczywiście dojazd z drugiej strony, stroną jeszcze. Albo zrobimy tutaj nawet dużą drogę. Bo też tak, autostradą to może i nie do końca zazwyczaj też najlepiej. Więc zrobimy tutaj nawet im. Nie. Zwykłą drogę. O. Albo poczekaj jeszcze raz. Tylko tak, trzeba zrobić to do tej drogi. Czytaj, ciach. Ciach. Czekaj, tutaj. I ciach. I żeby nic się nie budowało do tej drogi, no to niestety nie ma innej metody jak standardowa ścieżka zawodowa. W sensie jest jeszcze opcja płot, ale ścieżka ładnie się wytrudnia tutaj przyda, więc. I git. Tu wywalmy światła. I stąd będzie po prostu jechać sobie autostrada ładna, piękna i wspaniała. Aktualnie będzie się łączyć gdzieś tutaj z tym. I po prostu się tu będzie rozjeżdżać. Ciach. Ciach. No to akurat na pewno mi się spodoba, więc to akurat nie wątpię. A już to jest skorzystał, widzicie. Natomiast stąd, tutaj z kolei, tu sobie właśnie zrobimy jeszcze podłączenie. I czymś takim. Powinna ta dzielnica na siebie zacząć trybić. Dobra, tak. Handel naprawdę się nie chce budować. Co jest z tą wiadomością? Ale nie sądziłem, że aż tak bardzo chce się budować, więc to jest z drugiej strony. What the fuck? Ale to dobrze. To tak czy siak, bardzo dobrze, że się handel chce budować. Nie wiem jeszcze, gdzie was ciśniemy, ale dobrze, że chcecie się budować. Tak, tu tą dzielnicę mieliśmy powiększyć. A ostatecznie już na tym, że nie powiększyliśmy jej. Więc to jest dobry moment na to, żeby to zrobić. Tak, tutaj te bambaje jeżdżą w tej dzielnicy. Więc proponuję utrzymać tę teorię, że tutaj. I na tej podstawie po prostu proponuję tutaj tą całą koncepcję. To taki jeden wielki ból. W sensie ból. Wiecie mniej więcej, co chodzi. Będzie jeździć. Natomiast ten przystanek bambajowy sobie przystawimy. O, tutaj jest teraz w tym miejscu. Teraz będzie tu. Drugi przystanek bambajowy będzie. Nie może być jeszcze blisko. Gdzieś tu. Tutaj dajemy jeszcze może jeden. I gdzieś tutaj. W miarę niedaleko się są przystanki, więc nie powinno być aż tak źle. Jeżeli chodzi o komunikację, w sensie dojście do tych miejsc. A tutaj po prostu teraz tak. Od tego miejsca tu koniecznie musimy zrobić dojście. Dobra, i tu będzie tak sobie to przechodzić przez to wszystko. A tu będą po prostu różne drogi, które będą łączyć się z różnymi rzeczami. A tutaj akurat nawet jakieś parki moglibyśmy właściwie wmontować, bo to jest mimo wszystko parkowe szaleństwo. To nie jest parkowe szaleństwo. Ale wiecie mniej więcej o co chodzi. Zakumaliście. Dobra. Tu to nie będzie szkoda. Ale to wejdzie.
A to akurat wszędzie wstawiamy. No to mamy bambaje, mamy komunikację, więc możemy w sumie dać. Tylko tak, to oczywiście damy też na takie. Że więc się budujcie. Ciach, ciach, ciach. Ludzi dzisiaj dużo w dzisiejszym odcinku się nie pojawiło, ale statki są po naszych mieszkańców. W sensie nie ma jeszcze pasażerskich, nad tym pracuję, ale i tak jest całkiem nieźle. Okej, dobra, i widzę, że to by się tutaj przydało. Tu by się przydało coś takiego, co się nazywa. I to się naprawdę fajnie tutaj, o. Coś takiego by tu się przydało, prosta idea. Będziemy w ogóle kończyć odcinek tak poza tym, już za chwileczkę. Czekaj, czy mamy gdzieś mamy. Tu mamy tą sortownię. Dobra, to na razie to my ją zostawimy. I tak, tu mieliśmy postawić wszystkie służby, więc tym się w tym momencie zajmę, żebym nie zapomniał. Czasami mi się zdarza. Tu sobie postawimy budynki główne od tej strony. Coś takie większe. Tu sobie coś takiego. Ty w ogóle jak jest z edukacją? Lekko podstawówek brakuje. To sobie byśmy może dorzucimy tutaj na razie jedną podstawówkę. Średnich bardziej brakuje. No w sumie nic dziwnego. Średni to nikt nie jest średni. Bo jeszcze będzie pośredni. Policja tutaj, proszę bardzo, i na koniec będzie jakiś fire station tutaj. Sobie postawmy. Okej, dobra. No to tak, to naprawdę tutaj całkiem nieźle działa. I w kolejnym odcinku byśmy się zajęli autobusami, ponieważ w niektórych dzielnicach typu ta, czy nawet ta, czy jeszcze inne miejsca, po prostu nie ma komunikacji żadnej innej, a bambaje jednak mimo wszystko nie muszą wszędzie dojeżdżać. Wiem, dla niektórych to może być zdrada, ale niestety, sorry, niestety nie. Niestety nie wszędzie. Ale tak czy siak sądzę, że jakoś to przeżyjecie i będzie całkiem nieźle. No a tak, tu większość tych budynków poumierała niestety. Czy możemy cokolwiek dzisiaj jeszcze zrobić, by im tutaj pomóc? Możemy właściwie. Możemy, niestety możemy. Tak mówię niestety. Bo to jest niestety, ale niech będzie. Możemy im tutaj dać. Dobra, to ja to zrobię już pomiędzy odcinkami. W sensie. Poczekajcie, jakby to. Dobra, zrobimy na to bardzo szybko i żeby nikt nie zauważył. Oczywiście, standardowo. To tak, daj tutaj mi taką drogę. Gdzie ona jest? Tam, dobra. I tak, daj ją tu. Dostaw do tego. No bo właściwie tutaj nawet nie trzeba dostawiać tego. A powiedzmy sobie, że przejdziesz sobie gdzieś tak, dobra, tyle. Tak, tu będzie zwykłe, bez żadnych tam już fikumiku i tak dalej. Bo nie chce mi się w to bawić. Oczywiście tak, żeby nie było, możecie się w to bawić, ale. Ale to jest nieduże miasto i to miasto nie jest na to nastawione, więc po prostu twierdzę, że bez przesady. Tu sobie zjedziesz w dół. No ma nie, ja lubię jak coś widać. Tu sobie pojedziesz do góry. Raz, dwa, trzy. Jest. Raz, dwa, trzy. Tak jest. Dobra. Okej, tutaj coś jest. Dobra, świetnie. Tu sobie skręci. Tu. Tu zjedziesz. I tutaj się podłączysz z naszą siecią. No to tak. Mamy podłączony, postawiony jeden dworzec. Postawmy jeszcze tutaj sobie drugi i trzeci w naszej dzielnicy. Dobra. Tak, tu postawimy sobie tak, żeby był tam przejazd taki jeden kolejowy aktualnie. Coś, na razie go tu i tak nie będzie, ale wiecie o co mi chodzi mniej więcej. I właśnie w tej dzielnicy, przy jakiejś niegłównej ulicy, ale tak, żeby się dało do niego dojechać. To jakaś taka ładna przecina. No, przez góry byłoby prosto przecisnąć to na pewno. To jest pewne. Ale nie możemy postawić przy głównej, bo to całkowicie zakorkuje nam ruch. No ma, tutaj ten, stwierdźmy, że to nie jest główna droga. I tu po prostu na razie tu widzisz. Tutaj, dobra, tu akurat możemy jeszcze kawałek podjechać. Ale tak, tutaj sobie widzisz w dół. I tu, ponieważ niestety mamy dużo pieniędzy. O, co nie? Wiecie, co mam na myśli. To tu sobie zrobimy po prostu chwilowo bardzo duży tunel. Dobra, tu dojedziesz sobie dotąd. Tutaj. Czekaj, nie, bez przesady. I tutaj jest stąd. O, tutaj będzie zjazd do tunelu. Powiedzmy, no, dobra. Gdzie jest ten tunel? Daj go. Daj, dobra. No tak, bo tu nie będzie dużo pociągów, więc też nie będę jakoś oczekiwać dużej ilości. Dobra, powiedzmy, że dotąd. Tu podłączy się z tym i stąd będzie prosta droga
do podłączenia się stąd, czyli stąd. Tutaj tak, czekaj, tu będzie raz, dwa, trzy. I przejedziesz to sobie tak po prostu górą, co nie? No przejedziesz. Tutaj sobie zjedziesz w dół. Ok, i tutaj się podłączysz i to zakończymy. Dobra, w dół, więc to ci postawimy, daj jakiś tutaj wiatrak jakikolwiek. I będzie po prostu finito i happy, w ogóle wykosanie happy. Na podłączona woda, podwoda jest podłączona i kończymy tutaj to wydanie. Dobra, nie wiem czy ktoś będzie korzystał z tych pociągów, jestem raczej przekonany, że tak, ponieważ to jest ładny środek transportu, który całkowicie omija wszystkie tutaj, o, jak widzicie już ktoś korzysta z tego, więc miejmy nadzieję, że im się to spodoba. Dobrze, dzisiaj to trochę powiększymy tutaj handel, jak tutaj poszło z tym, dobra, nie wody brakuje im, to zaraz tym się zajmę. Dobra. No to mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek wam się podobał. Jeżeli tak, zostawcie górę. Jeżeli jesteście tutaj nowi, możecie kliknąć subskrybuj ten dziwny dzwoneczek. No i do zobaczenia już wkrótce w kolejnym materiale na moim kanale. No, trochę tu sobie podłączaliśmy. No i mamy statki, co jedna z ważniejszych rzeczy, którą dzisiaj tutaj w dzisiejszym odcinku oczywiście zrobiliśmy. Do zobaczenia już wkrótce. Cześć!